Dzień dobry, tutaj oczywiście Łukasz, ze mną jest Łukasz. No i witam, kontynuujemy Europkę 4, Dania versus Francja i... czekaj, jak ty to powiedziałeś? Żylak w Anglii, czy co to było? No jelito, no. Jelito. Kontynuujemy powiększanie naszego jelita grubego w Anglii. Zgadza się. Tyle. Dobra, to odpauzowuję i lecimy. Spoko. A ja się zastanawiam, jakim cudem... Serio, bo ja mam bardzo dużego pecha, tak jak Kach miał poprzednio pecha do władców. To nie są najgorsi, tak? 3-2-2, 2-3-2 i tak dalej. To nie są najgorsi władcy. Staćmy też oczywiście na doradców. To nie jest najgorsza sytuacja, ale to powoduje, że nie jestem w stanie jakoś zboostować tego mojego kraju, żeby być takim godnym przeciwnikiem dla Kałacha za jakiś czas. Oczywiście, do tego jeszcze ten profesjonalizm cały czas olewam moich armii, bo mi praktycznie na to nie stać. Za chwilę muszę ten Nowogród zaatakować i go zwasalizować, to da mi znowu ten kolejny slot. Przydałoby mi się właśnie jakieś idee tutaj u mnie pobustować. Ewentualnie zająć cały Nowogród i podbijać też... Kurka, no nie wiem, co jest najlepszym rozwiązaniem. Nie wiem, co jest najlepszym rozwiązaniem, naprawdę. Nie wiem, raczej nie chcę jednak mieć tego kolejnego slotu. Okej, tak... 30 do tego. No to jeszcze czekamy, żeby poprawić z nimi, żeby tutaj to... No bo jeszcze jak ich podbiję, mam technologię zacofaną. Nie mogę sobie pozwolić na wasala, więc mogę podbić ten Nowogród, żeby tego nie miał... Łamoskwa, sojusz z Odajew. No to możemy zrobić, nie wiem, może bym to nawet Szwecji oddał tym razem. Co to jest? Szwimopiemio Denmark, okej, okay, poprawmy tą relację, dla mnie ta relacja szwedzka jest bardzo ważna. Okej, okay, Polska przyszła i wreszcie tłumi te bunty. No to jest to, na czym bardzo mi zależało. Cassius Belli. A, Polsce straciliśmy. No to dobrze. Mieć dobre relacje z Polską to jest to, co chcę mieć. 4-1-1 Polsko, naprawdę. Takiego debila na tron sobie bierzecie. Ej, serio, jeżeli Polska upadnie, to jestem naprawdę niezłej dupie. I to jest raczej seria przegrana przeze mnie wtedy. Bo nic tu nie zrobię. A Kałach może we mnie wejść po prostu jak w masełko. W dowolnym, kurka, momencie. Więc to większą pożyczkę spłaćmy. 3,25. Jak ja bym tu mógł jeszcze podnieść moje dochody? Mógłbym forty wyłączyć. Nasze armii tradycyjnie jest... Nie no, to jest za wysoki, dobra. To jednak może nie. I byśmy poczekali jeszcze jedną technologię wojskową. Może byśmy stoczyli wojnę o jakąś jedną prowincję. Jakby zabrać im tylko ten walony Nowogród. Byłoby coś wyjebistego. 34 tysiące. Hamburg zrobił mi insulta, Waldzich. Ability. Agresywna ekspansja. Ej. Ja takie coś miałem? Boże! Naprawdę ja takie coś miałem? Oh my god, dobra. Czyli teraz Lubeka przestajesz mi dawać pieniądze. I dajesz mi teraz ten handel 16%. 31% teraz tu mamy. Ja nie mogę. Teraz znowu ogrodu weźmy. Zobaczmy, jak coś mi teraz poprzelicza. I chyba źle zrobiłem, że przyniosłem ten handel teraz. Do 5%, no to jest zawsze mniej. Ale ogólnie chyba będzie 15 golda. Ja myślę, że teraz to już jest całkiem miło. Zmienia to troszeczkę naszą perspektywę najbliższą. Tak, utrzymuje się. Dobra, pospłacamy długi. 15 golda to jest taka sytuacja, w której mogę na przykład pójść na wojnę. Zobaczmy nasze dochody z Moskwą, bo to jest... już taki moment, gdzie może... Nie jestem jednym z najbogatszych... No na wojnę, na kasę nie pójdę z Moskwą, ewidentnie. Mam jednak większe dochody, ale już mam porównywalne z nimi. To też jest to dobre. National Unrest na 5 lat, weźmy, zwiększmy sobie. Jednak nie chcę stracić tego prestiżu. Jakąś misję? Nie interesuje mnie to.
Pamiętaj, dochody z Lubeki nadal się takie utrzymują. Czyli tutaj nie są wliczane dochody z handlu? To byłoby dla mnie bardzo dziwne. National Unrest, a czyli to mi się wyzerowało. Jakbym miał typa misjonariusz strzelam, to może byśmy na te dwie prowincje sobie jakoś zrobili. Dobra, to zrobimy i damy to Szwecji, trudno. Norwegią i Norwegia, Szwecja. Wszystkim dam, żeby poszli na Siege'a. Zdobędziemy to i tyle. Nie będę tego wasalizował. Cyrkazja. Nie jest taki słaby przeciwnik. Ewentualnie możemy zawsze spłacić Polskę. Możemy spłacić Polskę. My jesteśmy już jakimś Great Power. Dania 394. Francja jest. Zobaczcie, to jest pokazuje, jak on jest silny. Tutaj jest, to oczywiście też jest development moich wasali. I ogólnie jak ich zjęto, będę porównywalny do Francji pod względem developmentu. Ale to dopiero jak ich zjem. I właśnie to jest minus grania danią, bo my będziemy powerhouse'em, ale dopiero po 1490. Dopiero po 1490, nie wcześniej. Ten typ by mi się przydał, tylko że za pół ceny. A w zasadzie to ja zapominam, że ja się przyzwyczaiłem. Za długo grałem hordą. Przecież ja mam dobrych ministrów za pół ceny. Local unrest, local trade power. Utrecht się na mnie wkurzy, walić Utrecht. Ja mam dobrych ministrów za pół ceny. Czekajcie, ten by był, co? Ministrem Improved Relation Trójkowy. Stać mnie na to. 15 strajda mamy. Albo wojnę mam. Mam wojnę, a to się ja tutaj spieszyć muszę. Czy może byśmy trenowali recall? Wyjebiście. I w takim razie nasz plan panowania nad Polską może wprowadzimy. Ty typie masz 59 lat, więc za chwilę im tak czy siak się ta władza zmieni w kraju. Te prowincje damy Szwecji, to nie będzie jakieś złe. A my się będziemy szykowali do... O, 5 armat jakbyśmy mieli. Musimy się przygotować do wojny z Moskwą. Zdobyć im... Weźmiemy Klejma na Nowogród. Ja mam pewien pomysł, jak to możemy zrobić. Zaatakować, zdobyć Nowogród, zniszczyć ten, posiedżować to wszystko badziewie, zdobyć tą prowincję i ją bronić. To byłaby dobra wojna. To byłaby dobra wojna, taka cenowa, ale byłaby dobra. Okej, 628. Robimy to. 7-4, tylko że mnie korupcja zniszczy! Co z tego, jak mnie korupcja zniszczy za chwilę? Recall! Ja się naprawdę... Ej, wy się pewnie ze mnie tam się podlewacie i śmiecie, ale serio, ja się tak boję tej kałacha w tym momencie. Ja tylko dlatego z nim wygrywam. Znaczy wygrywam. Na razie mam tu jakiekolwiek szanse w takim setupie. Bo on zna gorzej tą grę ode mnie. Tak samo jak ja biorę, nie wiem, jakieś lepsze kraje. Dobra, dajmy to... Hoju, a on mnie tam ciśnie. Po prostu... Wiem, że na wasalu byliby lepsi. Ewentualnie na wasalu ja ich wezmę. Tylko wypuszczę z tych dwóch prowincji, które ja mam. 166 golda. Kopenhaski Uniwersytet. Weźmy to sobie. Ci i tak się raczej nie powinni wkurzyć. Zresztą i tak to musimy... Dobra, tak. Support Air. Dobra, jaka jest szansa na was, na tą wojnę? Declare War, 7 poziom, Cyrkaza i tak dalej. Polska nadal nie dołączy, bo nadal spłacają długi. No Polsko, ty tempa pało. A ja nie mam wziętych? O kurde. Ej, to w zasadzie, czekajcie, co jest. Ej, wyjebiste to jest. Brytania? Kurde, jednak nie mieli tego sojuszu, trudno. Więc to jest może dobry moment, żeby my byśmy zaczęli budować naszą flotę jednak handlówkę. I jednak znowu przenieśli po prostu handel do... Ship Trade Power. Weźmy to. Nie wiem, czy to jest dobry moment. Może to nie jest dobry moment na zmianę doktryny. Ale, czekajcie tak. Na pewno musimy spłacić pożyczki, bo pożyczki to jest to, co zawsze zabiera wam najwięcej hajsu. Zawsze, we wszystkim. I chyba z tą rygą jednak zrąbałem, zabierając ją. Bo mógłbym po kolei
te tutaj badziewia wszystkie wciągać do wojny po jakimś czasie i je zdobywać powoli poprzez wojnę z Rygą. A tak to nic z tym nie zrobię. Chyba że wypuszczę Rygę. Nie wiem. Dobra, 28. Jeszcze jedna pożyczka. Siódemka. Gdyby Polska dołączyła mi do tej wojny. Gdyby Polska mi dołączyła. No teraz oni znowu atakują tych. Czemu? O! Bo Kazań. Kazań by mógł dołączyć jako taki sojusznik. Dania 28. Ej, już Moskwę troszeczkę przegoniłem. Litwa ma 17, pod kątem wojska. Pod kątem wojska, wojska to nie to. To jest Ducati Diplomatic. Force Limitu 20. Mogę mieć tak porównywalną, ale wraz z wasalami i tak dalej, to mamy porównywalną armię z. Oczywiście z samą Moskwą, ale Moskwa też ma przecież tych swoich przydupasów wszystkich, nie? I to jest najstraszniejsze w tym wszystkim. Ok, Psków zjedli, tyle dobrego. Może to jednak skanceluję, bo to mi slota zabiera. Czy jest to cokolwiek, co by mi dało jakąkolwiek przewagę z nimi w wojnach? Dobra, zaraz płacimy ostatnią pożyczkę i dobudujemy 10 okrętów handlowych. I sobie zwiększymy nasze wpływy na Bałtyku. Tu mamy 9 dukatów, 4 stąd zbieram. Ale chyba jednak wrócimy do tutaj. Wrócimy jednak tutaj, znowu 200 punktów straty. Jaki kretyn! Nie wiem. Transfer? A tego nie zrobiłem. Wenden. Okej. Okay. Chyba więcej teraz zostaje mimo wszystko. 14,97 nie będzie. Okej. Okay. Wybaczcie, że tak, to może to nie jest najciekawsze, zdaję sobie z tego sprawę, ale jest raczej potrzebne do tego, jeżeli ja tu chcę to jakoś cokolwiek ugrać w przyszłości. No i teraz mówię, skupimy się na rozbudowie naszej floty handlowej. W zasadzie morskiej już tutaj jako takiej nie potrzebuje większej, a francuskiej i tak nie pokona. On teraz zaatakuje. Mam nadzieję, że popełni kałach gdzieś jakiś błąd. Bo co na razie robi, to gra po prostu dobrze, Francjo. To co robi, to na razie po prostu gra dobrze nią. Buduje też od razu dobre sobie idee wszystkie. Więc tutaj nie nadrobię. Tutaj mamy problem z korupcją, totalny problem z korupcją w moim kraju. Nie ma też sposobu, żebym to jakoś zrzucił. Najgorsze jest to, że jakbym tak chciał tutaj coś budować, to tak czy siak, ja nie wiem, czy nie będę musiał tak czy siak pójść w po prostu jakieś idee na zjedzenie tych Unii. Przecież Szwecja jest gigantycznym krajem, no. 94 nic nie mogę tak czy siak z nią zrobić. Integracja jednego i drugiego. No chętnie bym zaczął od integracji Szwecji, powiem wam szczerze. Ok, możemy budować już okręty. Raz, dwa. Jak to będziemy mieli, to nasza flota również coś tam będzie robiła. Do tego też może zatrudnimy tym razem jednak admirała, zamiast innego generała. Boże. St. Clair Monastery. A właśnie, a tutaj mogę coś zrobić takiego fajnego? Diplomatic Reputation, Inflation Interest, Mercantilism. No to mi się akurat przyda, niech będzie. Bo dopiero mamy trzeba. Jezu, jakie to jest żałosne. Ja chcę coś w handlu robić. Jak mam dyplomatyczną tak nisko. Muszę to ponadrabiać. No takie jest powolne po prostu to budowanie naszego imperium. Jeżeli ja to wszystko zjednoczę i zrobię te swoje plany, to naprawdę będziemy powerhouse'em. Ale potrzebuję, żeby ten dureń wszedł w jakąś wojnę. Możemy mieć z nimi sojusz. Mieć ponad limit z tych relacji. I może byśmy mieli
Polsko, ty chcesz jakąś wojnę, której ja jakoś tutaj bym nie aprobował? Nie, no oni nie pójdą w wojnę, bo mają długi do pospłacania. To jest jeszcze litewskie badziewie. Ale będzie, no, zaraz mamy kapa, więc musimy dobudować armię. Najpierw piechotę pójdziemy. Okej, co znowu Kałach robi? Brytanię całą pewnie weźmie. Boże, jak ja patrzę, jak on tutaj... Jak on zje Anglię, to już tylko czekać, aż się będzie we mnie wbijał, serio. Nie wiem, co ja bym musiał zrobić, żeby to przetrwać. On po prostu dobrze gra teraz, Kałach. Sorry, ja tak pauzuję, bo ja te pisy sprawdzę, wiesz? Spoko, spoko. Tutaj moglibyśmy zwiększyć nasz udział o Danię. Znaczy o Szwecję. Czy Szwecja może mi transferować swój trade? Nie może. Możemy wziąć o nich to. Bad Desire o tyle procent. Embargo naszych rywali. Weźmy to to. 5% to jest do przeżycia. A zmniejszy to wpływy w tym regionie. Weźmy tutaj tak samo. Knowledge sharing by paying of their income. Aha, to jest mi takie niepotrzebne za bardzo. A miałem tu posprawdzać. Tu już bunty są znowu zakonu. Polska z Transylwanią toczy wojnę? No co za pałę głupia. Mi nie pomogą w wojnie. Chyba, że mnie będzie czekała solowa wojna z nimi, nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić, serio. No sojusz z Kazaniem. Kurde, Kazań, jak ty duży jesteś? Bo tak, jesteś zacofany militarnie, okej, okay, no to będziesz po prostu chłopcem do bicia. Ewentualnie. Potencjalnie 12 tysięcy wojska, to jest nic. Jeszcze zacofanego wojska. Więc ona, nie wiem, czy mi się opyla z nimi wchodzić w jakiekolwiek koneksje, konegacje, cokolwiek. Baltic Sea czy Lubeka? Baltic Sea, zwiększajmy nasze wpływy. A niech się trochę pokłócimy, nie, to też się nic chyba nie stanie, nie? Są tylko Gdańska, Henryk, jakiś tam inny, co to jest? Polski typu, czyli już Wettin wszedł na tron i teraz Polska będzie zacofana. 5, 7, 6 już jest zacofana. Następny typ jest całkiem niezły. Dania, my mamy 13% szans. Saksonia ma najwięcej procent szans na dostanie wsparcia u Polaków. Dobra, to cofnijmy. Recall. Niestety. A tą szansę zwiększacie posiadając po prostu... Protectrate, wybaczcie, Baltic to był. Chyba, że do Nowogrodzkiego byśmy więcej wysyłali. Jeszcze 7 okrętów mogę dać. Raz, dwa, trzy, cztery. Budujmy tą naszą flotę. Tu zajęli Nowogród i ich tak odcięli. Byłoby to wyjebiście, jakbym po prostu jak najwięcej tych prowincji zdobył. Masakra, nie wiem po prostu, w co mam iść. Żeby to miało jakiś sens przetrwania tej naszej Danii. No okej, okay, mamy ideę, ale które? Jedyne, w czym nie jestem zacofany, to wojskowe, więc moglibyśmy pójść w jakieś wojskowe. Takie sensowne dla nas na przyszłość to byłoby quality do połączenia z innowacyjnymi, tak naprawdę. Silniejsza piechota, bonusy do statków jakieś tam, więc to by się nam fajnie spisywało. Też myślę, że to weźmiemy w takim razie. Po prostu. Technologie jesteśmy bardzo daleko do przodu, więc bierzemy to od razu. Early Navy Tradition. Mam gdzieś opinię Moskwy na mój temat, naprawdę. Okej. Okay. Jak wygląda to po tym, jak poembargowaliśmy? 15-24. A czemu moje subjecty nie embargują? Albo to chyba tak się nie sprawdza. Dobra, nieważne. Tu się tak sprawdza. No i mamy. Jak to zrobić? 6, 6, 7. Jak ich pocisnąć? Jak ich cholera ugryźć? Ja się boję tej wojny. To naprawdę Kałach w tym momencie mógłby mnie totalnie pozamiatać.
16-28, dobra, ale potrzebuję tej też wojny. Barki. Dobra, raz, dwa. Trzy barki, potem armię na maksa rozbudujemy. I pięciu armat potrzebujemy. I myślę, że w takim razie stoczymy tą wojnę z nimi, mimo wszystko. Ewentualnie może spłacimy Polsce jakieś te długi, żeby była Polska po prostu tym naszym chłopcem do bicia podczas tej wojny, żeby tutaj weszli, żeby na nich zmarnowała mi Moskwa swojego manpowera. Żeby Polska po prostu była słaba po tej wojnie, bo zobaczcie, no Polska co ona robi, 47 ma kafli wojska może mieć, ma 28, nie ma dochodów żadnych, nic. My jesteśmy lepsi od Moskwy troszeczkę. Zarabiamy głównie na trade, bo im zabieramy, a jeszcze jakbyśmy zabrali, to jeszcze więcej bym na trade zabierał. Więc to jest coś, nad czym ja tutaj po prostu, z czego ja żyję, to jest nic dziwnego. Lubecka była dobrym pomysłem, szkoda, że tak najpierw przeniosłem stolicę, a dopiero potem pomyślałem, że w zasadzie to nie ma po co tego robić. Tu jest 9 golda, jeden nam ucieka. A tak to byśmy tutaj zboostowali do 20, mieli z 30 parę procent. Nie, w sumie to nie wiem, czy bym więcej zarabiał. Okej, okay, tak, admirała. No i manuwer jakiś tam jest. Protektor. Im większy manuwer, tym większy niby bonus do życia. Dobra, do Nowogrodzkiego wyślimy. Protektor. Ale mam następcę, Lukas. Jakiego? Ale się wkurzysz. Co, jakiegoś szóstkowego? 6-4-4. Ja nie pierdolę. Wiem, no. Ja miałem ten ból na Teutoniku, jak ci wylosowało 6, nie wiem, 5-4, a ja dostałem gościa 0-0-2. Ja pierdolę. No mówię, ja mam średnich, no nie są dobrzy. No ale po prostu ty masz już takiego powerhouse'a, że jeszcze tacy wacy, no to jest praktycznie... Aaaa! I tak wygrasz, Lukas, to wiesz o co chodzi. Okej, czyli chcą mieć wojnę z nimi. Oddaję Wicyrkazję. No chyba, że jeszcze my byśmy mieli tu fort taki zabezpieczający w tym miejscu. Jeżeli by mi się nie udało Nowogrodzkiego... Nowogrodzki nie ma utrzymania. O Boże. Weźmy tu tą armię. Moglibyśmy zrobić im po prostu takie szybkie wejście w to wszystko. Zdobyć wojna o Nowogród. Tak dalej, zająć ten fort, cofnąć się i stack wipe'ować wszystko, co na mnie wyślą. Polska i tak by nie dołączyła mi do tej mojej wojny, niestety. Declare war. No, ma pewnie jeszcze więcej, nie, ma mniej zadłużeń, 485. Ej, to może i byśmy jeszcze Polskę wzięli do tej wojny. Okej, to nie jest tak najgorzej w sumie. Barki. Barki już mam na maksa, to... 5 armat potrzebuję. Raz, dwa, trzy. Żeby mieć maksymalny bonus do Siege'a. Desmond. Okej, my tutaj zwiększamy sobie wpływy, a też wydatki. No, szykujemy się do kolejnej wojny. Nowogród. Recall. Wyjebiście. Ale sądzę, że jest to bardzo odpowiedni też tak moment, to mówić. Żeby zakończyć tą kampanię. No seria Francja-Dania będzie długa, więc też widzowie mogą się nastawić, że to będzie, no to będzie taka moda na sukces trochę. Raczej tak. Chyba, no. Że mówię, no u mnie to teraz wychodzi tak, że no, muszę troszeczkę pokojowo pograć. Boże, coś ty zrobił! Gdzie? No patrzę na tą Anglię, ja pierdolę, to już jest zwykły upadek. No, Walię wzięłem, bo nie chciałem już być, nie chciałem tych koalicji, konferencji może. Okej, okej. No dobra, to kończymy. Widzimy się jutro o godzinie 15:30, z tego co dobrze pamiętam. Tak, i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia, papa. Papa. Pa.